gramy na reunii. Więc nawet nie wiem, czy mnie będzie teraz słychać, bo się wczoraj wieczorem okazało, że mi GoPro padło, więc nagrywam telefonem. Także mamy dużo niewiadomych. Mogą być jakieś lekkie niedociągnięcia, ale to tam pal 6. Chciałem właśnie przejechać się tak pierwszy raz i właśnie sam, znaczy sam z żoną na jedno auto. Wszyscy odradzają, że trzeba jechać na kilka, czy coś tam. A mi się wydaje właśnie, że przecież kilka aut to nie jest wyznacznik tego, czy można jechać, czy nie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić zeszłoroczny weekendowy wypad do Rumunii, jaki zrobiliśmy sobie z żoną. Był to taki spontaniczny wyjazd, ponieważ nie mieliśmy wcześniej możliwości wyjazdu takiego wspólnego. Moja żona też jakby nie interesuje się tak żywo offroadem jak ja, ale chciałem zrobić taki wypad, żeby właśnie pierwszy raz ją zabrać gdzieś dalej, pokazać jej, jak to wygląda, takie spanie bardziej na dziko i podróżowanie terenówką. Jedziemy trochę bez celu, bez konkretnej trasy, bez ograniczeń czasowych i dzięki temu mogliśmy dzisiaj trafić na ruinę zamku, gdzie właśnie robimy sobie kawę. Kawka się parzy, a ja sobie chodzę i oglądam te ruiny zamku. Takie są wielkie, wysokie. Już mamy niedaleko jakieś, nie wiem, 100 z hakiem kilometrów na Rumunię. Szukaliśmy długo miejsca, rozglądaliśmy się, nic ciekawego, już tacy zrezygnowani, już mieliśmy stawać na stacji sobie gdzieś zaparzyć, a tu patrzymy, myk, zamek. No i było warto, bo na szczycie jest pięknie. Zapraszam Cię dzisiaj na kawę po królewsku, co Ty na to? Jaki zamek, taka księżniczka. Gdy moi znajomi dowiedzieli się o naszym wyjeździe, lekko się pukali w czoło, bo wszyscy wiedzą, że jeżdżę Defenderem i to dość starym Defenderem, bo z 87 roku. I ogólnie panuje ta wszechobecna opinia o Land Roverach, że są awaryjne, że się psują i że są uciążliwymi samochodami. Ja mam trochę odmienne zdanie na ten temat, może nie całkiem, ale jednak odmienne, bo gdybym twierdził, że Land Rovery nie są dobrymi pojazdami, to bym po prostu Defendera nie posiadał. Za 40 minut wyjeżdżamy, a ja jak zawsze jestem zwarty i gotowy. Na ostatnią chwilę. Tak, ostatnie szlify. A tego nie zobaczycie w oficjalnej wersji. Polaki jadą za granicę! Tak jest. Będzie? Będzie. Jako że Land Rover prędkość przelotową na trasie osiąga między 80-90 na godzinę, max 100 na godzinę w porywach. Tak więc ta podróż do Rumunii jest dosyć długa. Powiem tak, jak
jadąc osobówką, Węgry pod względem dróg są tragiczne, tak jadąc Land Rowerem są świetne, bo są długie odcinki między miejscowościami, teren niezabudowany i prędkość jest taka pod Land Rowera, czyli 80, także jedzie się dobrze. Połączenia. A przed nami już w oddali widać pasów, więc zbliżamy się do celu. Przed wyjazdem miałem dużo takich niepewności, ale były to niepewności związane z tym, czy mojej żonie spodoba się taka forma wypoczynku, czy będzie to dla niej komfortowe, takie na przykład nocowanie w namiocie, jedzenie na dziko, zwiedzanie jakichś miejsc, które są po prostu na odludziu. Starałem się dobrać też trasę tak, żeby było tam dużo zwiedzania, żeby to nie był stricte taki off-road, ale żeby też przy okazji zobaczyć jakieś różne ciekawe miejsca. Stąd też miejsce docelowe, skąd ruszaliśmy w góry, stanowiła Sapanta. Jest to miejscowość znana w Rumunii, jest to miejscowość turystyczna, znajduje się tam ten słynny wesoły cmentarz. No i przede wszystkim dla mnie i dla mojej żony, jako że jesteśmy góralami z krwi i kości i ten folklor i kultura góralska jest z nas zakorzeniona od dziecka, no to były to ciekawe też miejsca ze względów etnologicznych. Poszukamy teraz offroadowca i logopedki na obrazkę. Tu już jest okay. Matka logopedka. Tak. A tutaj mamy chyba pierwszego sekretarza. A tutaj jest nawet górski furman. Znajdujemy się na granicy z Ukrainą. Tutaj, za mną, po drugiej stronie rzeki, jest już Ukraina. Opa. A my jesteśmy w Rumunii. Tereny dojazdy są tam niesamowite i zachwycające. W połączeniu z pasterzami, którzy trudnią się tam wypasem właśnie na co dzień w sezonie letnim, sprawiło to, że zachwyciliśmy się po prostu tamtym miejscem, tamtym rejonem. Jeździliśmy sobie właśnie cały dzień. Każde miejsce wzbudzało w nas zachwyt. Co po chwilę trafialiśmy, a to na szałas pasterski, a to na stado owiec. Tu jakiś owczarek zagania te owce. Tutaj pasterze dojeżdżają jakimś samochodem terenowym. Za chwilę jedzie się drogą, jest wodospad, pod którym można się wykąpać. Miejscówka jest po prostu petarda. Zaraz się przebieram i lecę się okąpać, bo mimo, że pewnie będzie zimna jak cholera. Tu jest rumowisko skalne i nieco przeszkadza w swobodnym pływaniu, ale i tak woda jest bardzo ciepła. Nie to co u nas w Beskidach. I naprawdę jest fajnie. Gdyby nie to, że to rumowisko na dnie jest takie, to rewelacja. No nie było się czego w ogóle obawiać i takie prozaiczne rzeczy typu, nie wiem, nieprzygotowanie auta w 100% czy jakaś tam niepewność związana ze stanem technicznym samochodu, wydaje mi się, że to zawsze gdzieś z tyłu głowy siedzi i nigdy nie jest się w 100% przygotowanym na to, co się spotka po drodze, więc tak naprawdę nie ma się czego bać. Trzeba tylko wsiąść w auto, spakować się i jechać. I tyle. Ja samochód przed wyjazdem praktycznie go nie przygotowywałem. Sprawdziłem takie podstawowe rzeczy, jak czy światła mi działają,
czy wały są na miejscu, czy skręca, hamuje. Dociągnąłem wąs od przekładni kierowniczej, żeby skasować lekko luz. Załadowałem nasze bagaże, dołożyłem ekwipunek turystyczny, który zasadniczo zawsze mam w samochodzie. Wziąłem żonę, mówię, wskakuj i jedziemy. A co? Teraz już wiem, po co tu ludzie jeżdżą. Po prostu ten widok z tyłu zapiera dech. Land Rover już dalej nie może. My tylko parę kroków jeszcze naprzód. No ja zabrałem to, co zawsze biorę jadąc tutaj w góry, więc nic szczególnego. Czyli stół, dwa krzesła, namiot, śpiwory, jakieś naczynia właśnie do gotowania, kuchenkę gazową, siekierę, saperkę, no i zasadniczo tyle. W części zapasowych zasadniczo nic nie wziąłem. Wziąłem paski klinowe, wziąłem zestaw narzędzi, wziąłem zestaw do naprawiania opon, ponieważ nawet koła zapasowego ze sobą nie wziąłem. Teraz sobie przypominam, że z rzeczy serwisowych to wziąłem jeszcze filtr paliwa, ponieważ nie wymieniłem filtrów ani oleju w silniku, więc był z nami filtr paliwa, filtr oleju i bańka z olejem silnikowym 15W40. W razie czego, jakby trzeba było szybko zmienić ten olej i filtry, no to wziąłem ze sobą jako takie żelazny zapas części zamiennych do Land Rovera. Trafimy właśnie na tradycyjne wesele tutaj i tak się chyba udało. Poczęliśmy, pozwiedzaliśmy, pojeździliśmy w terenie i jeżeli ktoś ma tylko samochód terenowy, no to trzeba po prostu tak, odpalić mapy Google, spakować sprzęt biwakowy, wziąć ze sobą podstawową skrzynkę z narzędziami, bliską osobę, spakować się i ruszać w świat. Dobrą playlistę jeszcze można sobie wrzucić. Ja wiem, że może was zastanawiać ten samochód za mną, że czemu tutaj nie stoi terenówka. Może to nie jest terenówka, ale myślę, że też jakiś taki krótki filmik, chociaż z podkładem muzycznym o nim zrobię, bo po prostu Mercedes C126 to jest niesamowity wóz. Także ja wiem, że to jest kanał Górski Furman, ale to też nie jest tak, że tutaj będzie właśnie sam offroad. Ponieważ no ja też oprócz tego, że jeżdżę tym samochodem w terenie i różne rzeczy z terenówkami robimy ciekawe, no to też właśnie jestem góralem tutaj i jakby chodzę po tych górach, obcuję z naturą i myślę, że to też będę wam chciał w jakiś sposób przedstawić i pokazać,
nie tylko właśnie off-road i rzeczy z tym związane, ale też taką właśnie tutaj naszą góralską kulturę i to życie w górach. A to, że się trafi czasem taki samochód osobowy, no to też się nie zdziwcie, bo o ile furmanka Land Rover stoi na polu, to tutaj mamy piękną karocę. I tą karocą też by się warto było przejechać, bo czasem czas pańska, nie?